Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Moi drodzy, lecimy najpierw do naszego domu w Starym Mieście, ponieważ chciałabym ze swojego kuferka zabrać sobie wszystkie wschodnie fiołki, które posiadam. Tak. Nie wiem, czy mam ich dużo, czy mało, bo nie zbierałam ich zbyt wiele w swojej przygodzie. Teraz troszeczkę żałuję, bo gdybym wiedziała, do czego są potrzebne, to myślę, że zbierałabym ich naprawdę dużo. Chociaż i tak mam ich aż 14, ziemnego aloesu też mam trochę. O matko, coś naklikałam, przepraszam bardzo, nie chcę, tak? Okej, tutaj widzę, że zostawiłam też jakieś wina. Jedzenie, no na razie niech to tutaj zostanie. Skoro jesteśmy u siebie w domu, to możemy przyrządzić te mikstury właśnie u siebie. Już nie musimy lecieć z powrotem do wilczego leża. Mikstury trwałe. Mikstura kamiennej skóry. Nie mam szczawy królewskiego? Pierdzielisz, gro. Serio? To szkoda, mam dużo tego całego ziemnego aloesu. Wiecie co? Ewentualnie sobie zrobimy zupę. Tylko ja nie wiem, czy mam przepis na tą zupę. Chyba nie kupowałam na razie. Jak nie, to gościu w Silbach powinien mieć ten przepis. To wiecie co? To chodźmy tam od razu. Musimy też do Riordiana wrócić. Także w sumie z jednej strony, może najpierw zajmijmy się właśnie tym. Nie wiem, co on nam powie i ogólnie możemy też właśnie odejść z tego, znaczy się odejść od Araxos i dołączyć do Wodnego Kręgu. To wcale nie byłoby głupie, tak szczerze mówiąc. Matko Boska, coś się pogubiłam, halo. Dziękuję. To nie byłoby wcale takie głupie. Przynajmniej takie mam odczucie. No bo wiadomo... Jezus, ile ja mam tej many? Dobra, piąteczka, teleportacja. Chodźmy najpierw do Vardal. Krypta, klasztor, twierdza Vardal. Okej, okay, zanim Kasselowi coś powiem, no to Riordian, hej, cześć. Ty. Zdobyłem klucz w muzeum. Doskonale. Wiedziałem, że pamięć mnie nie myli. Kto by pomyślał, że tak niezwykły artefakt cały czas znajdował się pod naszym nosem? Mamy więc wszystkie trzy. Pora połączyć je w całość. Raczej nie powinienem mieć z tym problemu. Ty w tym czasie porozmawiaj z Kesselem. Będzie potrzebował pomocy w przygotowaniu ludzi i sprzętu do wyprawy. Mhm. Przygotowania do wyprawy. No oczywiście. Jak rozumiem, udało ci się już zebrać wszystkie fragmenty klucza? Mhm. Tak. Riordian zajmuje się właśnie ich połączeniem. Doskonale. Możemy w takim razie rozpocząć zbieranie zaufanych ludzi i wszystkich potrzebnych materiałów. Przejrzałem ten porzucony obóz Wilczych Synów i dowiedziałem się trochę na temat tego, co możemy zastać w środku. Znalazłem też trochę materiałów, które mogą nam się tam przydać. Mhm. Spisałem sobie czego, a przede wszystkim kogo nam jeszcze brakuje. Chwilę pewnie nam zajmie przejście przez całą listę. Możemy się tym teraz zająć? No, tak. Zacznijmy przygotowania. Doskonale. Chodźmy, rozpalimy ognisko i na spokojnie wszystko omówimy. Okej. Okay. Spróbujmy więc. Przede wszystkim będziemy potrzebowali sprzętu. Mowa tutaj zarówno o rzeczach, tak oczywistych jak pochodnie czy liny, ale także o narzędziach. Wilczy synowie spodziewali się, że przyjdzie im sporo kopać. Przywlekli tu sporo kilofów, łopat, pił i innych narzędzi. Nie brakowało im także podstawowych materiałów budowlanych. Odratowałem co mogłem, ale nie jest tego zbyt wiele. Na szczęście Wodny Krąg ma kilka swoich skrytek z różnymi przydatnymi materiałami. Postaram się zdobyć wszystko, czego potrzebujemy. Mhm. Może też mógłbym coś zdobyć? Jasne, kilka dodatkowych krzesiw, mikstury czy zwoje. Mogą okazać się przydatne, gdy już będziemy tam w środku. Możesz popytać ludzi, którzy winni ci są przysługę. Pamiętaj tylko, by nie przesadzić. Im więcej ze sobą weźmiemy, tym trudniej nam będzie się przemieszczać.
Kolejną rzeczą, bez której nawet nie mamy co myśleć o schodzeniu w dół, jest oczywiście jedzenie. Riordian zaoferował się, że załatwi transport prosto z kasztornych piwnic, więc raczej nie mamy się o co martwić. Mhm. Nie możemy zapominać, że twierdza przeszła swoje. Nic nam z rozjemcy, jeśli wszyscy utkniemy pod gruzami, albo nie będziemy w stanie przedrzeć się przez jakąś przeszkodę. Do ruin musi pójść z nami grupa pracowników, którzy zajmą się przekopywaniem zwalisk oraz stawianiem wzmocnień. Potrzebujemy kilku górników i cieśni. Przychodzi ci na myśl ktoś taki? Poznałem kilka takich osób podczas moich podróży. O, i doskonale. No to zastanów się dokładnie, kogo byś chciał zabrać z nami, gdy już będziesz pewny, to wrócimy do tego tematu. Mhm. Będę musiał ich tutaj sprowadzić tak, by nikt ich nie śledził. Żeby przypadkowo niczego nie wygadali. No i oczywiście, żeby nic ich po drodze nie zjadło. No, oczywiście pracownicy są efektywni jedynie, jeśli otrzymają rozsądne polecenie od doświadczonego szefa. Będziemy potrzebować specjalisty od przekopywania się przez zawalone groty i... kogoś, kto potrafi rozpoznać spróchniałe drewno na odległość. Tutaj oszczędzę ci rozmyślania, wybrałem dwóch odpowiednich kandydatów. Strażnik Duster i Varin, były kapitan gildii kupieckiej. Obu znajdziesz gdzieś w porcie. Mhm. Dobrze, zajmę się tym. Dochodzimy do ostatniej sprawy i niestety muszę przyznać, że Riordian ma rację. Zdecydowanie potrzebujemy więcej wojowników. Walka na placu jasno pokazała, że nawet z pomocą Adanosa możemy nie poradzić sobie z tymi przeklętymi nieumarłymi. A niestety większość zdolnych wojowników, których znałem, została wymordowana przez tego przeklętego Volkera podczas ataku na nasze miejsce spotkań. Dlatego właśnie będziesz musiał odnaleźć ludzi, którzy nie boją się wyzwania i ruszą z nami w głąb ruin. Ich motywacja nie ma większego znaczenia. Czy zrobią to z przyjaźni do ciebie jako spłatę dawnego długu dla łupu, czy ze zwykłej chęci przygody, nie robi to większej różnicy. Najważniejsze, by potrafili poradzić sobie w walce i nie uciekli na widok pierwszego zagrożenia. Odnajdę tych wojowników. Myślę, że 4 osoby w zupełności wystarczą. Nie wiemy, jak wąskie okażą się podziemne korytarze. Musimy ograniczyć liczbę osób wewnątrz do koniecznego minimum. Mhm. No dobrze, to chyba wszystko. Masz może jeszcze jakieś pytania? Okej. Nie łatwiej byłoby po prostu zaatakować lichwiarza? Widziałeś, jak poszło Jonowi. Volker jest nietykalny tak długo, jak długo pozostaje tu wysłannik. Zabicie go w biały dzień i tak jedynie pogorszyłoby sytuację. Musimy go zdemaskować, a do tego potrzebujemy najpierw przekonać magów wody. Co mam powiedzieć wojownikom? Że mogą zdobyć skarby z wnętrza fortecy, że będą mieli okazję przeżyć prawdziwą przygodę, cokolwiek. Co ich tutaj zaciągnie? Niech po prostu dotrą na miejsce. Przedarcie się przez te wszystkie bestie w lesie będzie dla nich dobrym sprawdzianem umiejętności. Naprawdę potrzebujemy tego wszystkiego? Widziałeś tych wszystkich martwych? Poszukiwaczy przygód i wilczych synów? Nie żyją, bo nie byli odpowiednio przygotowani do wyprawy. Nie popełnimy ich błędu. Wszystko jasne, zabieram się do roboty. No doskonale, w takim razie ja zajmę się pozostałymi przygotowaniami. Niech Adanos będzie z tobą, chłopcze. Okej, jak widzicie, mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Cały czas możemy oczywiście odejść z gildii i wydaje mi się, że to zrobię. Dobrze, najpierw chciałabym udać się do klasztoru magów wody, ponieważ chciałabym zwerbować Kandaka na przykład. On może z nami pójść na wyprawę, także zróbmy to. Mamy naprawdę sporo osób, sporej liczbie osób pomogliśmy, więc spora z nich liczba będzie chciała z nami iść. Weźmiemy też ze sobą inne osoby, ale zacznijmy od Kandaka. Jest paladynem Innosa. Wydaje mi się, że raczej będzie chciał iść z nami. Tylko, że Kandak chyba teraz jest w kaplicy Innosa, prawda? Na cmentarzu.
Zapewne. A jak nie, no to nie do końca wiem, gdzie będziemy musieli go znaleźć. Nie wiem, sprawdźmy, czy modli się tutaj w kapliczce. Na przykład. Nie, niestety go tutaj nie ma. Czy ja mogę się pomodlić do Innosa? Moment. Módl się. Możemy złożyć inne ofiary. No tak mnie to nie kręci. Kandak mi gdzieś zwiał. Liczyłam, że pójdzie nam sprawnie. Jak widzicie, już się sprawa zaczyna robić naprawdę poważna. Do wodnego kręgu raczej dołączę. Musimy tylko iść do Lorenzo i powiedzieć mu, że zamykamy kontrakt. Dobra, gdzie może być Kandak? Jak myślicie? Bo ja widzę, że on ma trochę ze sobą jakieś problemy. To znaczy nie ma go tutaj w ogóle. Raczej nie wrócił z powrotem do innych miejsc. No nie wiem, chciałam go zabrać ze sobą, ale widzę, że go nigdzie tutaj nie ma. Chyba, że będę miała gdzieś wpis w zakończonych na przykład. Wojownik, nie Sokoli Wzrok, Wojownik Innosa. Okej, okay. No nie mam pojęcia, gdzie Kandak będzie, także no, troszeczkę na marne tutaj w tym wypadku przyszłam. Co prawda może jest gdzieś bliżej tego, głównego placu na przykład. Tutaj po drugiej stronie, chociaż wątpię. Ale przebiec się nie zaszkodzi. Zaraz się okaże. No pusto, żadnego paladyna tutaj nie ma. Chyba, że się może modli w środku. Jesteś. Hej. Nie ty, nowicjuszu, Jezu. Hej, ty. Kandak, idziesz ze mną? Kandaku, czy mogę przeszkodzić ci w modlitwie? Oczywiście. Z tobą zawsze chętnie porozmawiam. Nie zakłócajmy jednak modlitwy pozostałych i spotkajmy się na zewnątrz. No to chodź. Dobrze. Jak mogę ci pomóc? Przygotowuję się do wyprawy, podczas której mamy odzyskać pewien artefakt dla magów wody. Szukam wojowników, którzy pomogą mi się przedrzeć przez armię nieumarłych, zajmujących podziemne korytarze Wardal. Nie musisz nic więcej mówić. Mój konsekrowany miecz już dawno nie miał okazji przysłużyć się oczyszczaniu świata z pomiotów Beliara. Chętnie wyruszę z tobą do Wardal i upewnię się, że pokorni słudzy Adanosa otrzymają artefakt, którego potrzebują. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Dziękuję, że to ja mogłem liczyć na ciebie, gdy sam byłem w największej potrzebie. Będę czekał na miejscu. Do zobaczenia. Okej, fajnie. Na pewno będę chciała wziąć ze sobą jeszcze Lutza, więc chodźmy w takim razie do teleportera i będziemy się przenosić w stronę miasta. Oprócz Lutza chodzi mi po głowie jeszcze ta cała Ilse. Tak w sumie. Jezus, ale grę mi zaczęło mulić teraz. Niedobrze, nieładnie. No ale dobra. I dużego Bena bym też ze sobą wzięła. Ponieważ przeżył, no to może być dla nas jak najbardziej przydatny. Wiecie, staram się szukać jak najbardziej twardych wojowników. To chyba dobre podejście. Dobra, wybierz lokację. W sumie, to kusi mnie też zabrać tą Ilse, tą dziewczynę, która walczyła z nami. Ona wydawała się być naprawdę dobrą wojowniczką. Trzeba przyznać, że prawie mnie pokonała. Więc wydaje mi się, że fajnie będzie ją ze sobą wziąć. Dobra. Chodźmy więc od razu do niej. Wydaje mi się też, że do Ernesto mogę przyjść po zapasy, tak przy okazji. Dokładnie. Potrzebuję jedzenia. Wydawało mi się, że masz trochę złota i nie musisz żebrać o jedzenie.
Miałem na myśli cały pakunek jedzenia. Dobrze, zapakuję dla ciebie jakieś resztki. Przynajmniej magowie wody nie będą mogli powiedzieć, że moja pomoc dla ubogich to był tylko jednorazowy czyn. Mhm. Ej, ty. Okej. Ja z nią o tym nie gadałam? Nie znoszę tego zwrotu. Okej. Gdybym tylko wiedziała... Cóż... Przygotowuję się do pewnej wyprawy. I szukasz do niej ludzi. Jasne. Powiedz mi tylko, co w tym wszystkim będzie dla mnie. Mówiłaś, że i tak się tu nudzisz. Ale mówiłam również, że jedzenie i wino jest tu wyjątkowo smaczne. Po co mam się stąd ruszać, jeśli nie ma w tym dla mnie żadnego zysku? Miejsce, do którego ruszamy, jest pełne skarbów. Oczywiście, bo po co innego gdzieś wyruszać, jeśli nie dla prastarej legendy o górach złota? Słyszałam już takie historie setki razy. Większość z nich to zwykłe wymysły wioskowych nieudaczników, którzy potrzebują o czymś marzyć, by zapomnieć o własnej biedzie. Ale skoro ty w tą wierzysz, to może i ja zaryzykuję. W końcu zdajesz się mieć łeb na karku i nawet walczysz niczego sobie. Spotkajmy się przed wejściem do ruin Vardal. Do zobaczenia na miejscu. Okej, okay, poszło szybko. Tak, jeszcze na pewno Lutza będę chciała zabrać ze sobą, dużego Bena. Nie wiem, czy kogoś jeszcze, ale do Lutza zajrzymy od razu. Akurat tędy powinno być w miarę blisko do niego. Mamy gwardzistów, oczywiście dom Volkera jest cały czas zamknięty. Dobrze, że ludzie Volkera nas nie atakują w mieście, bo nie powiem, byłoby to trochę nie fair. Ale z drugiej strony w mieście zamiatanie pod dywan i udawanie, że nic się nie stało i nic się nie dzieje. No dobrze. Lutz powinien stać tutaj. Widzę, że tutaj jest. Ej, ty. Nie masz ochoty na jakąś przygodę? Jeśli wpadłeś na pomysł, by mnie swatać, to zapomnij. Już wolę iść na front, niż znowu wpaść w sidła jakiejś kobiety. Miałem na myśli niebezpieczną wyprawę do ruin Vardal. Przydadzą mi się tam doświadczeni i zaufani ludzie. Właściwie to czemu by nie? Odkąd przybyłem na Archolos, nie miałem okazji nawet więcej się poruszać. Aż prawie mogę poczuć, jak rośnie mi brzuch. Poza tym zawsze mi się z tobą dobrze pracowało. Masz głowę do rozwiązywania problemów. Gdyby tylko więcej naszych dowódców sobie z tym radziło, to wojna już dawno byłaby wygrana. Mhm. To jak? Gotowy na wyprawę? Jasne. Oczekuj mnie na miejscu. Okej. Okay. Super. Okej, okay, przez chwilę byłeś nagi. Robota dla twardzieli. Luz pamięta, jak pomogłem mu z Martą i postanowił dołączyć do naszej wyprawy. Okej, okay, ja bym jeszcze poszła do garda, który powinien być tutaj oczywiście przed kościołem. A po nim myślę, że poszlibyśmy po dużego Bena. Możemy też Karamona wziąć ze sobą i na przykład Griffa. To też nie byłoby tak naprawdę głupie. Natomiast no, najbardziej mi zależy tutaj na najsilniejszych wojownikach. Karamon do nich jednak mimo wszystko nie należy. Okej, okay, a gard to jest gdzie? Powinien być na tej ławeczce. A nie, on siedzi przecież w porcie. Dobra, to i tak lecimy do portu, także nie ma co się przejmować jakoś bardzo. Zapomniałam, że on sobie siedzi i czeka na statek do tego. Do Nordmaru? Znaczy się na kontynent jakby. Cześć pani kurtyzana. Dobra, chodźmy po dużego Bena najpierw. Niech będzie. Nic mnie już nie zdziwi. Teraz każdy już. I tak się go ludzie boją, więc. Hej, ty! Na pewno sobie poradzisz. Mam do zaoferowania robotę dla prawdziwego twardziela. Patrzcie go. Najpierw mi głowę na przystani zawracał, a teraz robotę oferuje. Dobrze. Mów, o co chodzi. I najlepiej zacznij od określenia wysokiej zapłaty. Wyruszam do ruin Vardal i szukam najlepszych wojowników na wyspie. Vardal? Słyszałem o tym miejscu. Podobno można w nim znaleźć sporo skarbów z czasów Wolfzaka.
Cóż, normalnie bym stwierdził, że na głowę upadłeś. Ale znam cię, wiem, że mówisz poważnie. Pójdę z tobą i przygarnę sobie część tego, co znajdziemy. Sporą część. Na razie. Cholera, trzeba uciekać. Oho, ludzie się wystraszyli, bo założył hełm. Ojejku, dobra. No i tutaj gard również powinien gdzieś być w tym porcie. Nie wylecie za daleko? Nie. Czy gardzik sobie tutaj siedzi? Siedzi, oczywiście, że siedzi. Cześć, gard. O nie, jeszcze nie mogę zagadać, mogę tylko 4 osoby. Fuck. Ale dobrze, w sumie mogłam wziąć garda zamiast Ilse, ale będzie z nami przynajmniej jedna kobieta. Przygotowania do wyprawy? To nie, ale siła robocza. Dastera i Varina. Obu znajdę w pobliżu stoczni. Duster nie pamiętam, gdzie siedzi, ale na pewno mogę znaleźć Varina szybko, bo on tutaj wypatrywał tych statków czy coś w tym stylu. Dastera sobie zaraz sprawdzę, gdzie jest, ale Varin się nam zdecydowanie przyda. Hej! Długo zamierzasz tkwić w tym porcie? Chyba już ci mówiłem, czemu tu jestem, nieprawdaż? Poza tym, cóż lepszego mam do roboty? Jedyne statki, które kursują, to te z więźniami, płynącymi na Korinis. Szukam ludzi do wyprawy. Słyszałem, że na wyspie nikt inny nie zna się na drewnie tak dobrze jak ty. Wypływasz w otwarte morze? Miałem na myśli wyprawę do podziemi. Twoje wsparcie byłoby tam równie nieocenione, co na morzu. To jak będzie? Dogadamy się? Gdzie i kiedy mam się stawić? Tak szybko, jak tylko możesz. Ruiny Vardal. No, no. To się nazywa niecodzienny cel wyprawy. Cholera. Wszystko jest lepsze niż sterczenie tutaj z lunetą w ręku. Widzimy się na miejscu, chłopcze. Mhm, dobra. Dastera musimy znaleźć później. Jeszcze potrzebujemy wyszkolonych ludzi. Vaigo z portu. Możemy w sumie wziąć Vaigo. Dlaczego by nie? Możemy też wziąć Uwe z Silbach, ale do Vaigo bym poszła. A to nie tędy przecież, cholera jasna. Dobra, to wiecie co? Chodźmy. Czy tutaj mogę od kogoś wziąć paczki z jedzeniem jeszcze, na przykład, z tego miejsca? Helmut, Knut, Pablo. W sumie Knucik jest tutaj, no nie? On teraz przecież pracuje tutaj w stoczni. Niestety ominęły mnie 2 zadania dla Knuta, bo się nie odpaliły mi na czas, no i tak to potem wyszło. Czasami też tak bywa. Nie wiem, czy oni już się udają na spoczynek? Chyba nie, być może jeszcze Knut tutaj jest. Tak, jest tutaj jeszcze. Cześć, Knut. Nie masz może nadwyżki solidnego drewna? W stoczni pojawia się mnóstwo odpadków z produkcji, które świetnie nadają się do produkcji łuków czy innych przedmiotów. Kazałem pracownikom wyrzucać najlepsze kawałki do skrzyni przy tym budowanym okręcie. Zajrzyj do środka i weź czego potrzebujesz. W końcu to dzięki tobie mam tę posadę. W sensie, że tutaj, tak? Gdzie do środka? Trochę nie ogarnęłam, wiecie? A co tutaj się dzieje? Zgubiłeś się? To świetnie. Zaraz ci pomożemy. Serio, chłoptasiu? Daj ta spokój. Do widzenia. Dobra, może od Knuta nie będę brała, ale do Helgi moglibyśmy się też przejść. Chyba, że mogę po prostu sobie wejść do stoczni i zabrać, bo naprawdę nie ogarnęłam, co chłop do mnie powiedział, także no od Knuta tego nie wezmę. Jestem jakaś głupia, nie słuchałam w ogóle, co do mnie mówił. Ale dobra, możemy też iść do Tomasa, do piwowara, do Slagera. Także no, zróbmy to oczywiście. Tylko najpierw może do Helgi. Helga jest oczywiście najbliżej.
Dastera będziemy szukać później. Chwilowo i tak go nie złapę, bo on jest pomiędzy miastem a drogą do tego, do farmy Bermara. Także na razie sprawę Dastera musimy zostawić w spokoju. Możemy tutaj poprosić chyba Veigo, tylko że panowie są chyba na górze. Sprzedajesz jedzenie w większych ilościach? Jeśli klient ma pełną sakwę, to mogę przygotować całą ucztę. Oczywiście nie opróżnię całej spiżarni dla jednej osoby, bo co bym później zaserwowała reszcie? To jak? Ile chcesz za pakunek prowiantu? Jeśli jest dla ciebie, to potraktuj to jako prezent. Dość mi już pomogłeś do tej pory. Ale jak się dowiem, że powiedziałeś komuś o tym, że rozdaję żarcie za darmo, to pożałujesz. Okej, okay, dobra. Prowiant od Helgi. Chodźmy do Veigo. Bo jestem ciekawa. Tylko czy oni tutaj dalej są gdzieś? Na dole ich nie widziałam, także raczej są na górze. Tu jakaś obywatelka zwykła. Tego nie da się otworzyć. Tutaj obywatel i Veigo. Czego? Nie wyglądasz jak... To o Belga? Nie, chodzi mi o to, że... No tak. Dawno... Okej. Okay. Dlaczego? Stwierdziłem, że to nie dla mnie. Ciągła praca. Ale pieniądze? Co z tego, że... Jak leci? Odkąd nam pomogłeś, jest... Okej, okay, nie mogę nic swojego niestety zrobić. Dobra, czyli na razie to zostawiamy tak jak jest. Po kolejny prowiant moglibyśmy iść do Fridy na przykład i do Tomasa. Tak w sumie, jeżeli już jesteśmy w mieście. To siup. Okej, okay, Tomas i Frida. Czy ktoś jeszcze? Do Slagera można by było może zajrzeć. Chociaż nie wiem, czy on nam da, bo nie jestem jego czeladnikiem. Jak już tutaj idę, to też mogłabym do Odgara dołączyć jako czeladniczka. Jako nasz drugi zawód. Dostaniemy wtedy też punkty doświadczenia, znaczy osiągnięcie dostaniemy. No i punkty doświadczenia również. Dobra. Do kogo jeszcze mogę iść po ewentualny prowiant? Tengral nam nie da. Runar też raczej nam nie da. Okej, okay, no to skoczymy w takim razie do Fridy. Ojej, dobra. Czyli tak naprawdę teraz są nam potrzebne te... Jak to się nazywa? Do Pablo też mogę iść, więc chodźmy. Pablo, dalej tutaj stoisz? Jak najbardziej. Hej! Ruszam na wyprawę. Przyda mi się jakaś porządna broń. Mam tu coś, co idealnie będzie do ciebie pasować. To w ramach podziękowania za twoją pomoc. Okej, okay, pakunek od Pablo. Rozumiem, że ja te pakunki to ja mogę otwierać, nie? Oczywiście, że mogę. Resztki jedzenia od Ernesto to nie mogę. Prowiant od Helgi, pakunek od Pablo mogę otworzyć. Od Helgi nie mogę. No dobra, nie wiem. To co, do Fridy. Wiecie co, jak już tu jestem, chodźmy zakończyć tą współpracę z Gildią Kupiecką. Mamy i tak ulepszony teraz pancerz, zdecydowanie lepszy. Jeżeli nie dostanę teraz zadania od Lorenzo, to... Ej, ty! Jak... Szkoda, że z orkami nie po... Chciałbym zakończyć naszą współpracę. Czyli jak rozumiem, zrywasz nasz dotychczasowy kontrakt, tak? Dobrze, interes to interes. Nie będziemy w to mieszać żadnych emocji. Chcę tylko poinformować cię o tym, z czym wiąże się taka decyzja. Stracisz wszystkie przywileje członka naszej organizacji oraz wszelkie mundury, które otrzymałeś. Czy jesteś tego pewny? A dlaczego? No, nie będę miała zbroi w ogóle? Dobra, odchodzę. Tak, jestem. Niech i tak będzie. Wraz z dniem dzisiejszym przestajesz być członkiem naszej organizacji. Okej.
Okej. Na szczęście mam swoje rzeczy całkiem okej, czyli niepotrzebnie ulepszałam pancerz. Ale teraz powinniśmy móc chyba porozmawiać z Griffem. Tak. Nie szukasz może jakiegoś lepszego pancerza? Bez urazy, ale to, co masz teraz, wygląda jakby miało się zaraz rozlecieć. Nie podoba ci się mój pancerz? Spokojnie, to tylko przyjacielska rada od kogoś, kto przeżył już niejedną bitwę. Posłuchaj, gdy odwiedzałem Nordmar, pomogłem jednemu z przywódców tamtejszych klanów. W ramach podziękowania przekazali mi jeden ze swoich pancerzy. Naprawdę solidne rzemiosło. Mhm. Niestety, niezbyt dobrze na mnie leży i zwyczajnie mi w nim gorąco. Ja tam wolę mieć na sobie coś lżejszego. Jeśli jesteś nim zainteresowany, to może trafić w twoje ręce. Okej. Okay. Od tak sobie oddasz mi go za darmo? Tutaj pojawia się mały problem. Pancerz swoje już przeleżał i nie jest w najlepszym stanie. Ale znam kogoś, kto chętnie go naprawi. Wystarczy, że przyniesiesz mi trochę złota i potrzebnych materiałów. Dobrze, zajmę się tym. Przynieś wszystkie przedmioty z listy, a ja zajmę się resztą. Okej. Okay. Wiecie, odchodzę z gildii kupieckiej, bo możemy dzięki temu... możemy dzięki temu zrobić... inne rzeczy, to znaczy zadania dla wodnego kręgu. Okej, okay, powinnam wszystko mieć. Nie mam wszystkiego? Pierdolisz. Jakim cudem? Bryłkę magicznej rudy mam na pewno. Skórę wilka z Nordmaru. Nie mów mi, że nie mam. Skóra niedźwiedzia, skóra czarnego niedźwiedzia i kieł trolla. To tak, najpierw kły trolla 4 sprawdzimy. Chyba nie mam skór tych lodowych wilków, bo wydaje mi się, że odsprzedałam je akurat tej, Fridzie. Także mogę od niej odkupić skóry. Żaden problem. Możemy od niej odkupować, więc raczej nie będzie z tym problemu. No, już nie należymy do gildii kupieckiej. Mówi się trudno. Ale no, no cóż. Chodźmy w takim razie się przekimać. Czego tutaj szukasz? Odejdź! Dziwię się, że nie mogę tutaj normalnie spać, tylko Frida się pluje. I nie tylko Frida, no ale dobra, niech będzie. Mądra decyzja. Okej, okay, witam serdecznie. Frida. Mogę? Zamierzam sprawdzić niebezpieczne ruiny. Nie masz czegoś, co by mogło mi tam pomóc? Ruiny, powiadasz. Mogę podarować ci trochę skór. Nawet jeśli nie będziesz z nich nic wytwarzał, to chociaż będzie się można nimi ogrzać. Proszę, potraktuj to jako nagrodę za naszą dotychczasową współpracę. Okej, okay, czy ty masz... Masz te skóry lodowych wilków? Czy jakimś cudem nie da się ich od ciebie odkupić? Kurwa, nie da się? Niemożliwe to jest. Masz jedną skórę lodowego wilka. Ja mam akurat lodowego wilka skórę. Zastanawiam się, czego ja nie mam do tej zbroi. Chyba, że nie mam... Ach, nie mam pieniędzy. Okej, okay, trzeba było tak od razu. To wiecie co, chodźmy dołączyć jako czeladnik do Odgara. Sprzeda się mu trochę broni i powinniśmy się akurat odkuć. Raczej to powinno tak wypalić. Okej, od Fridy dostałam paczuszkę. No spoczko. Nie wiem, ile tych paczek mogę zebrać. Akurat te paczki to jest chyba raczej sprawa taka... Nie za wiecie, nie za trudna. Tego pancerzu gildii też mogę ulepszyć. Możemy odkupić bryłki złota. Więc zawsze możemy to zrobić, ale ten pancerz Nordmarczyka. Hey. Chcę zostać twoim czeladnikiem. To dobrze, bo możesz mi się przydać. Tylko jak już raz się zdecydujesz, to nie kręć potem nosem, dobra? Tak, jestem pewny. No i bardzo dobrze. Od teraz jesteś moim czeladnikiem.
Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Raczej nie. Dam z siebie wszystko. Spokojna głowa. Pewnie. Spokojna. Przy dzisiejszej młodzieży. Okej. Okay. Masz trochę surowca? Masz może trochę surowca na zbyciu? W tym interesie nie ma czegoś takiego jak za dużo surowca. Myślę jednak, że znajdzie się coś dla mojego ucznia. Masz. Wykuj z tego coś ładnego. Mhm. Jak jest? Oczywiście tak samo jak w przypadku Fridy możemy mu sprzedawać broń. Dobrze. Mistrzowskie bronie, nie mam żadnej. Porządne bronie, ciachacz mogę sprzedać. Podstawowe, kiepski miecz dwuręczny, scyzor, krótki miecz wartownika i nóż do mięsa. Okej, ile mamy hajsu? No jeszcze mi trochę brakuje. Weź pohandluj ze mną tak przy okazji. Chłopie, ty masz takie bronie, że one się w ogóle nie przydadzą. Okej, co ja mogę ci sprzedać? Tak na dobrą sprawę to... Miecz strażnika na pewno. Niby wytworzona własnoręcznie, a nie mogę jej oddać. Mała kosa, kilof zostawiamy, nóż jeden mogę opchnąć. Krótkie te, lagi też sprzedam. Niszczyciel murów to oczywiście moja kusza. Kłody nie będę nosić, łuk kompozytowy. Strzały możemy sobie przerobić na bełty, także myślę, że tak zostawimy to. Nie strzałę, tylko o, pięknie. To chodźmy jeszcze najszybko załatwić sobie zbroję Nordmarczyka. Będziemy już całkiem nieźle przygotowani. Niech będzie i tak. Zbroja Nordmarczyka i do Tomasa jeszcze byśmy skoczyli po jakiś prowiancik. Może. I potem wyruszymy jeszcze do Silbach poszukać jakichś tam prowiantów i tak dalej. Dobra. Do Tomasa. Fak, miałam iść do Griffa. Sobie ominęłam gildię kupiecką. Teraz by się przydało zmienić nam kącik w domu. Bo już nie należymy oczywiście do gildii. Mam wilczych synów i wydaje mi się, że chyba sobie damy właśnie ten, bo jednak teraz dosyć solidnie z wilczymi synami współpracujemy. Cześć, Griff. Mam wszystkie składniki. Doskonale. Wróć do mnie za dzień lub dwa. Wszystko powinno być już wtedy gotowe. Okej. Okay. Dobra. To wiecie co? Weźmy się może prześpimy? Możesz zejść z tej kanapy? Haha, nie robi to na ciebie żadnego wrażenia, że wyciągnęłam kosę. No dobra. Ale ja bym chciała skorzystać z jakiegoś łóżka. Tu jest oczywiście Ronia. Oczywiście łóżka nie są tutaj, chociaż tutaj możemy sobie w sumie poczekać dwie doby. Do rana. Szybko minęło i jeszcze raz do rana sobie poczekamy. I chodźmy odebrać naszą zbroję, bo powinna być już oczywiście gotowa. Zobaczymy. No i w kolejnym odcinku będziemy kontynuować oczywiście nasze... jak to powiedzieć, przygotowania do wyprawy? Czy zbroja jest już gotowa? Trzymaj, pancerz jest gotowy. Dzięki wielkie. W końcu wyglądasz jak prawdziwy wojownik. Te pancerze Nordmarczyków są cholernie wytrzymałe. Mało kto zna się tak dobrze na kowalstwie jak oni. Oj, wiemy. Dobra, to sprawdźmy sobie oczywiście jego statystyki. Pancerz Nordmarczyka. No, naprawdę bardzo fajny pancerz. Przydałoby się go teraz jeszcze tylko u Kowala ulepszyć. Także jeszcze zróbmy to dzisiaj, postarajmy się. Nie wiem, jakich surowców będę do tego potrzebować. Natomiast zobaczymy. I potem chyba skoczymy jeszcze po jakieś prowianty. Okej, idziemy do płatnerza oczywiście. Dobra. No, nie wiem, jak to wszystko wyjdzie. Trochę żałuję, że odeszłam z gildii, ale no, wzięłam to przez taki pryzmat, że będziemy mogli wykonywać te zadania dla Wodnego Kręgu. Nie moglibyśmy tego robić w momencie, gdybyśmy od Araxos nie odeszli. Co prawda ominęło nas jedno zadanie w Araxos, bo nie wiem dlaczego, ale nie miałam możliwości tego ogarnąć. Okej, nie mam pieniędzy, ale
oświeciło mnie się coś w mojej głowie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Einar z Wilczego Leża ma nam jeden pancerz do jakby darmowego ulepszenia możliwość zrobić. Także fajnie by było pójść sobie do Einara właśnie i poprosić go o ulepszenie jednego pancerza. I może właśnie na przykład tego. Nie wiem, co o tym sądzicie, ale jak dla mnie to jest idealna okazja. Szczególnie, że teraz za bardzo nie grzeszę jednak złotem. Wilcze Leże. Właśnie wydałam sporo, wiecie, na te miksturki i tak dalej. Co prawda znalezienie pieniędzy teraz to dalej nie będzie jakiś kłopot prawdopodobnie. Także nie ma co jakoś bardzo panikować. Ale jednak fajnie by było skorzystać z darmowej oferty ulepszania. Cześć, Einar. Ulepsz wyśmienity pancerz. O, w ogóle ten wilczego syna mogą sobie ulepszyć. Zwykły pancerz. Prosiłem cię o... Ej, stary, ale miałeś mi jeden pancerz ulepszyć za darmo. To jest nie fair. Czyli co, na razie nie ulepszę sobie. Trudno. Jak my stoimy z czasem, bo mam wrażenie, że już nam się kończy. No, mam dobre wrażenie. Czy tutaj od kogoś mogę sobie wziąć jakieś... Jak to się mówi? Zapasy? Nie za bardzo. Wyszkoleni ludzie. Dobra, nie. Czyli może byśmy udali się do Silbach po kolejne paczuszki i spróbowali innych jakichś spraw ogarnąć. Trochę więcej jeszcze. Muszę uzbierać pieniążki. Żeby to zrobić, musimy trochę pokuć broni i posprzedawać. To raczej nie będzie problem. Chociaż też trzeba za coś kupić schematy. Ale to i tak nie powinien być problem. Wybierz lokację do wsi Silbach. I tutaj tak, najpierw pójdziemy do Bastiana. Możemy iść do Bastiana, do Wiktora. Chociaż jak już tutaj jestem, to może fajnie by było najpierw iść na przykład do Uwe. Marvin, co u ciebie? Wyglądasz jakoś inaczej. Coś się stało? Jorn nie żyje, a mnie o mało co nie spotkał ten sam los. Na Hadanosa. Sam nie wiem, co powiedzieć. Byłem pewny, że w końcu go odszukasz. No, odszukaliśmy go, ale... Mam nadzieję, że uda ci się dorwać osobę, która jest za to odpowiedzialna. Gdybyś czegoś potrzebował, to daj mi znać. Co tutaj robisz? Pilnujesz magazynu? Ktoś musiał po tym, co się stało Gabrielowi. No, i jakoś tak wyszło, że Albin wybrał mnie. Nie powiem, żebym narzekał. Większość dnia jestem na świeżym powietrzu i po prostu obserwuję, czym żyje całe Silbach. Skoro już o tym mowa, powiedz mi, co sądzisz o tej całej sprawie z orkami. Ramsay ciągle twierdzi, że to tylko pogłoski, ale mieszkańcy wioski są coraz bardziej zaniepokojeni. O chłopie... Orkowie obrali Archolos na swój cel, ale udało nam się ich odeprzeć, a przynajmniej ich pierwszą falę. Mówisz, że brałeś w tym udział? Cholera, masz odwagę, stary. Słyszałem, że nie jeden żołnierz ucieka z pola bitwy na sam ich widok. Dzięki, że mi o tym powiedziałeś. Będę musiał pomówić z Torstenem na temat dozbrojenia naszych wartowników i farmerów. Przygotowuję się do niebezpiecznej misji i będę potrzebował wyposażenia. Aż mi się przypomniały czasy, gdy dopiero dotarłeś do wioski, i nie miałeś nawet kilku sztuk złota przy sobie. W innej sytuacji chętnie bym ci pomógł, ale ta sytuacja z orkami... Nie mogę tak po prostu zabrać rzeczy z naszego magazynu. Jasne, to zrozumiałe. Okej, w porządku. Zajmowałeś się kiedyś psem? Zawsze lubiłem zwierzęta, ale niestety nigdy nie miałem psa. Czemu pytasz? Słuchaj, jakiś czas temu przygarnąłem w mieście psa. Ruszam na wyprawę i chciałbym, by ktoś zaufany się nim zajął. Byłbyś chętny? Jeszcze pytasz? Jasne, że chcę. Skoro i tak stoję tu na warcie, to miło by było mieć jakiegoś przyjaciela do wspólnego pilnowania. Muszę się z nim pożegnać i przyprowadzę go do Silbach.
Spokojnie. Dobrze się nim tutaj zajmiemy. No. Nie mam co do tego żadnych obaw. Dzięki. Warto. Ponieważ jeżeli by nam się wywiązało w wiosce, znaczy się w mieście coś, czego nie chcę, ale może nam się to wywiązać, to mielibyśmy niezłe problemy. Dobra, bo ja chciałam zajrzeć do Uwe. Mogę z tobą pogadać? Nie mogę, czyli coś mi się tutaj chyba pobagowało, jeżeli o to chodzi. Ale możemy jeszcze po prowiant do Bastiana i do Ezekiela zajrzeć, jak już tutaj jestem, w tej okolicy. Ezekiel jest chyba na przerwie jakiejś, bo nie widzę go tutaj, albo jest na cmentarzu. No nie wiem. Okej, nie ma go na cmentarzu. Czyli pewnie siedzi w Silbach gdzieś tam na piętrze i ma po prostu przerwę. Powinnam kończyć odcinek, ale kurczę, coś czuję, że nie jestem w stanie zbytnio. Nie no, za chwilę skończymy, tylko weźmiemy sobie dwie paczuchy. Najpierw przejdę się do... tutaj na górę. Ezekiel chyba tutaj jest. Jak interesy? Nie jest to może najłatwiejszy kawałek chleba, ale z odpowiednim podejściem na Archolos można nieźle zarobić jako handlarz. Zastanawiam się nawet nad dołączeniem do gildii kupieckiej. Ale teraz jesteś ważną osobą. Pewnie nawet nie masz czasu tego wysłuchiwać. Proszę, przyjmij ten mały podarunek w ramach podziękowania za twoją pomoc. Skoro przez cały ten czas nie sprzedałem tego miecza, to raczej już mi się nie uda. Nie będę żałował, jeśli ty będziesz nim władał. Gdyby nie to, że nie pozwoliłeś mi wtedy zostać na tej plaży, nie byłoby wtedy nikogo, kto mógłby wspominać moją córkę, ani pomodlić się przy jej grobie. Jeszcze raz dziękuję. Mhm. Okej, okay, podejrzewam, że ta broń to miała być dla mnie właśnie swoista nagroda. Mogę kupić u ciebie trochę prowiantu? Marvin, dobrze cię widzieć. Nie myśl sobie, że zapomniałem o tym wszystkim, co dla nas zrobiłeś. Mam tutaj jeden nieotwarty worek z warzywami. Weź go dla siebie. Niech ci się przyda. Dziękuję. Zapasy od Bastiana. Chodźmy jeszcze na szybko do winnicy, jednej z drugą. O Matko Boska. Panie Goniec, proszę mnie zabrać do... winnicy Valerio. Chociaż może najpierw do winnicy Rity. Niech będzie. Jak widzicie, możemy sporo ludzi właśnie odwiedzić, zabrać od nich zapasy. Chodźmy do Rity. Mógłbym u ciebie zakupić trochę żywności. Uprawiamy tu głównie winogrona i dynie, ale oczywiście mogę przygotować specjalny pakunek prowiantu. Ostatnio sporo mi pomogłeś. Te wszystkie bestie pewnie zjadłyby połowę moich plonów, a pewnie i kilku pracowników. Potraktuj te zapasy jako moje podziękowanie. Mhm, zapasy od Rity. Dzisiaj będzie trochę dłuższy odcinek, ale chcę te sprawy z zapasami do końca dopchać. Weźmy sobie teraz gońca w stronę winnicy Valerio. Winnica Valerio. I tutaj musimy iść do głównego gościa na górze, oczywiście, czyli do Matko Boska. Zapomniałam, jak gościu ma na imię, nie? On miał na H chyba imię, prawda? Nie pomyliłam się? Raczej nie. Tak, do Holdwiga właśnie. Ej. Mógłbyś zapewnić mi trochę zapasów na moją wyprawę? Jestem w tym momencie trochę zajęty i nie jestem w stanie przygotować ci specjalnego pakunku. Masz tu klucz do skrzyni w magazynie. Weź, co będziesz potrzebował. Zasłużyłeś sobie. Dziękuję bardzo. Klucz z winnicy Valerio. No tam była jedna skrzynia, której nie mogliśmy wcześniej otworzyć. Także miło, że teraz możemy to zrobić. Jeszcze też skoczymy do pszczelarzy i do węglarzy. Na przykład... to była ta skrzynia? Nie wiem, ale to mogę coś tu otworzyć. Kufer? Prowiant z winnicy Valerio. Dobra.
Teraz przydałby nam się goniec do obozu węglarzy. Także chodźmy tam. Zabierz mnie do obozu węglarzy. Jeszcze nie wzięłam też od Tomasa na przykład prowiantu. Tutaj u Helmuda powinniśmy móc zabrać prowiant. Nie chcę ciebie. Ej, ty. Czy dostanę od ciebie trochę węgla drzewnego? Trzymaj. Ostatnio Ulryk płaci nam tak dobrze, że mogę pomóc komuś w potrzebie. Pamiętaj, nigdzie na wyspie nie dostaniesz tak dobrych krzesiw i węgla drzewnego. Mhm. Z tego co widzę, została nam Dima, Bevin, Slager, Tomas, Zachary. I w sumie to będzie wszystko, jeżeli chodzi o te całe prowianty. Ja nie wiem, czy ja mogę to otwierać, bo coś mi się chyba baguje z tymi paczkami. Okej, tam w środku, to też w środku. To też wszystko w środku. Okej, to dlatego nie mogę. Dobra. To weźmiemy sobie jeszcze raz gońca. Teraz może do... Chociaż nie, do Ustronia, to muszę teleportem. Więc zabierz mnie do kopalni gildii. Kupieckiej. I teraz... Chodźmy szybko... Do obozu pszczelarzy. No, naprawdę widzę, że jest grubo. Cześć, Bevin. Wspominałeś kiedyś, że miód dobrze konserwuje żywność. To prawda. Niektórzy magowie twierdzą nawet, że czysty miód nigdy się nie zepsuje. Mógłbyś przygotować dla mnie większą dostawę tego miodu? Normalnie sprzedajemy tylko tutaj pojedyncze słoiki, a cała reszta wędruje do gildii kupieckiej. Ale gdyby nie twoja pomoc w tej sprawie z niedźwiedziem, to pewnie połowa naszych uli byłaby już potrzaskana. Weź tę skrzynkę i życzę smacznego. Mhm. Dzięki. Skrzynka z miodami Bevina. Okej. Okay. To gdzie by się teraz udać? W sumie tutaj... Chociaż nie, dobra. To nie tak, to później. Chodźmy w takim razie teraz z powrotem do miasta. Tam pójdziemy do Slagera, do Tomasa i w sumie to potem możemy właśnie z miasta na Ustronie się udać. Hej, miasto pod gildię. I tutaj będziemy mieli blisko i do Slagera, i do Tomasa. Chociaż do Slagera jest bliżej. Chyba. Do Tomasa się musimy trochę cofnąć, a do Slagera trochę inną drogą. Dobrze, masz. Okej. Okay. Tak sobie myślę, co by tutaj jeszcze można było zrobić, ale jak widzicie, czuć już, że gra nas tak pcha do końca. Jesteśmy coraz lepsi we wszystkim i w ogóle. Cześć, Tomas. Ruszam na wyprawę i przyda mi się trochę twojego piwa. Nic tak nie podnosi morale jak łyk dobrego, zimnego piwa. To dzięki tobie nie muszę już się martwić o zamówienia. Weź tą skrzynkę. To ostatnie butelki mojej najlepszej partii. Powodzenia na wyprawie. Okej, dziękuję ci bardzo. Piwo od Tomasa. I teraz tak, o Slagerze jeszcze mówiłam. Także chodźmy. I będziemy musieli do Ustroni się udać, żeglarza. Jeszcze. No, sporo tutaj od tych ludzi. Moment, już minęłam gildię, no nie? Bo tam jeszcze Dima może mi dać. Także może też bym do niej poszła. No, jak widzicie... W ogóle jaką ja mam teraz gildię, jak odłączyłam się? Obywatel po prostu. Dobra. Myślę, że jak będziemy dołączać do wodnego kręgu, to będę miała właśnie, że... Wodny krąg, czy coś w tym stylu. Odstąpisz mi kilka zwojów w ramach przysługi? Jestem handlarką. Nie mogę od tak sobie rozdawać za darmo moich towarów. Pomogłeś mi z Sanderem, więc przygotuję dla ciebie kilka przydatnych przedmiotów po ulgowej cenie. To jak? Zainteresowany? Nie wiem, czy mam hajsik. Wróć, kiedy... Właśnie nie mam hajsiwa. Ależ zdobędę. Chętnie.
Co ja ci mogę opchnąć? Coś, czego kompletnie nie potrzebuję. Jakieś sreberka na pewno mam. Dokładnie. No nie uwierzę, że to są wszystkie srebra, które posiadam. Kurczę, a jednak. Strasznie mam tego wszystkiego już mało. A może jakąś taką zbroję? Taki strój roboczy, szatę nowicjusza, ulepszony skórzany pancerz. Ta najemnego strażnika w sumie też mi się już nie przyda, ale mam wystarczającą liczbę kasy. Dobra, dawaj tę paczkę. Wiedziałam, że dojdziemy do porozumienia. Mhm. Pakunek od Dimy. No i został nam tutaj Slager i Zachary na ustroniu. I to są raczej już wszyscy, którzy mogą mi dać jakikolwiek prowiant. No dobrze. Musimy też pożegnać się oczywiście z naszym pieskiem. Nie był z nami zbyt długo. Ale no, naprawdę warto będzie go wynieść z miasta, że tak powiem. Być może się z czasem przekonamy, dlaczego. Może więcej sensu to nabierze. Hej, ty! Muszę kupić sporo prowiantu na wyprawę. Widzisz, w życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, w którym to on potrzebuje kupić cały wóz mięsa. Zazwyczaj jest to jednak, gdy ktoś trafi w końcu na wybrankę swego serca. Słyszałem, że to ty pomogłeś rozwiązać sprawę z zamachem na Volkera. Ten człowiek tak wiele robi dla naszego miasta, a niektórzy wciąż uważają go za tego złego. Proszę, weź to za darmo. Potrzebujemy więcej takich ludzi jak ty czy Volker. No, Volkera to ty byś, stary, nie chciał. Dobra, najbliższy teleport jest koło magów, chociaż moglibyśmy udać się na Stare Miasto i przy okazji naszego piesusa wynieść z domku. Ale no może lepiej będzie, jeżeli po prostu przeniesiemy się tutaj od magów na ustronie. Chyba będzie lepiej. Wiecie co, ja mam punkty nauki, nie chcę ich wydawać raczej w kuszę. Schowaj tę broń. Mogę do posągu Adanosa, dziękuję. Wydajmy 25 punktów nauki. Przynajmniej tyle. Mamy plus 5 teraz do ochrony, do wszystkiego. Wydaje mi się, że to jest dobry deal. Mimo wszystko. No i co? I tepnijmy się stąd. Na ustronie żeglarza. To będzie wszystko, co zrobimy w dzisiejszym odcinku. W kolejnym udam się do Kessela, ponieważ będę chciała zrobić dla niego zadania odnośnie właśnie dołączenia dowodnego kręgu, bo będzie miał dla nas takowe. Okej, Zachary zapewne siedzi u siebie w chacie. Nawet śpi. Nie masz może trochę ryb na zbyciu? Potrzebuję prowiantu na pewną wyprawę. Nie powiem, żeby ryby brały lepiej niż zazwyczaj, ale dla tak pomocnych ludzi jak ty, zdecydowanie znajdzie się jakaś skrzynka świeżych rybek. Dziękuję ci bardzo. Moi drodzy, zakończymy sobie w tym miejscu. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Trzymajcie się i cześć.